Piwo bezalkoholowe w ostatnich czasach zyskuje popularność, dlatego pomyślałem, że przyjrzę się temu, czy jest ono zupełnie bezpieczne i czy ma jakiekolwiek właściwości zdrowotne. W dalszej zaś części ustosunkuję się również do wina bezalkoholowego. Słowem wstępu krótko wyjaśnię, jak w ogóle powstaje piwo bezalkoholowe. Przede wszystkim warto wiedzieć, że piwo bezalkoholowe jest wytwarzane z tych samych podstawowych składników, co tradycyjne piwo. Mam tu na myśli wodę, słód, chmiel i drożdże. Również i początkowy etap produkcji piwa jest bardzo podobny. Pewne różnice mają miejsce na dalszym etapie wytwarzania i istnieje kilka metod, które pozwalają uzyskać piwo bezalkoholowe. Jednym ze sposobów jest przerwanie fermentacji, która zachodzi za sprawą drożdży na dość wczesnym jej etapie, zanim drożdże przetworzą cały cukier na alkohol. Inną metodą jest usuwanie alkoholu po fermentacji. Ten etap z kolei może odbywać się na przykład poprzez tak zwaną odwróconą osmozę, czyli alkohol jest oddzielany od piwa z wykorzystaniem specjalnych membran. Inną metodą jest destylacja próżniowa, która polega na odparowaniu alkoholu za sprawą obniżonego ciśnienia. Dzięki temu nie trzeba podgrzewać alkoholu do wysokiej temperatury wrzenia, która groziłaby utratą cennych składników i zmianą smaku i aromatu. Jako ciekawostkę też powiem, że w produkcji piwa bezalkoholowego niejednokrotnie wykorzystuje się specjalne szczepy drożdży, które wytwarzają mniejsze ilości alkoholu. Zanim przejdę do omówienia kwestii zdrowotnych, chcę jeszcze wyjaśnić, co tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem piwo bezalkoholowe. Otóż, według prawa obowiązującego w Polsce i wielu krajach europejskich, piwem bezalkoholowym możemy nazwać napój, którego zawartość alkoholu nie przekracza 0,5% objętości. Aby mieli Państwo punkt odniesienia, to dodam, że tradycyjne piwo zawiera około 4-6% alkoholu. Wracając zaś do piwa bezalkoholowego, wychodzi więc na to, że może ono zawierać niewielkie ilości alkoholu. Przy czym w sprzedaży znajdziemy też piwo całkowicie pozbawione alkoholu. Jeśli na takim nam zależy, to trzeba po prostu dokładnie czytać etykiety produktów. Na piwie całkowicie pozbawionym alkoholu widnieje informacja 0,0%. Po tym krótkim wstępie wyjaśnię teraz, jakie składniki znajdziemy w piwie bezalkoholowym. Otóż za jego właściwości prozdrowotne odpowiadają przede wszystkim polifenole, czyli związki o silnych właściwościach przeciwutleniających. W tej grupie składników znajdują się m.in. katechiny, kwercetyna, kwas chlorogenowy i ksantohumol. Ponadto walory zdrowotne piwa bezalkoholowego wynikają też z obecności kwasów goryczkowych naturalnie występujących w mielu, spośród których najbardziej znane to humulon i lupulon. Przy okazji warto wiedzieć też o tym, że piwo bezalkoholowe dostarcza około dwukrotnie mniej energii niż zwykłe piwo. Wartość energetyczna jednej szklanki piwa bezalkoholowego wynosi około 50 kilokalorii. Teraz już przejdę do omówienia, w jaki sposób piwo bezalkoholowe wpływa na nasze zdrowie. Tak jak wspomniałem, w piwie bezalkoholowym znajdują się związki o działaniu przeciwutleniającym i jak się okazuje, ich obecność może przełożyć się na nasze zdrowie. Otóż badanie przeprowadzone z udziałem kobiet pokazało, że spożywanie dwóch szklanek piwa bezalkoholowego dziennie sprawiło, że cholesterol krążący we krwi ulegał w mniejszym stopniu niekorzystnemu procesowi utleniania. Należy bowiem wiedzieć, że dla zdrowia szczególnie niebezpieczny jest taki utleniony, zmodyfikowany cholesterol, bo to właśnie on sprzyja powstawaniu miażdżycy. Z kolei przez to, że piwo bezalkoholowe zapobiega tym niekorzystnym przekształceniom, to w pewnym sensie możemy mu przypisać działanie przeciwmiażdżycowe. W kontekście tej części filmu chciałbym wspomnieć również o tym, że w jednym z doświadczeń jego autorzy zauważyli, że składniki obecne we frakcji niealkoholowej piwa powodują wzrost liczebności krążących we krwi tzw. komórek progenitorowych wśród błąka. Bez wdawania się w szczegóły w uproszczeniu powiem, że są to komórki, które mają m.in. zdolność do naprawiania uszkodzonych naczyń krwionośnych. A to tylko potwierdza, że piwo bezalkoholowe wykazuje pozytywny efekt na układ sercowo-naczyniowy. Sięgając do literatury fachowej dowiemy się też, że piwo bezalkoholowe ma również korzystny wpływ na sen. W jednym z badań, którego uczestnikami byli studenci odczuwający przewlekły stres, okazało się, że wypijanie jednego piwa do obiadu sprawiło, że łatwiej było im zasnąć. Co więcej, na koniec badań uczestnicy doświadczenia zgłaszali również poprawę jakości snu. Taki efekt wynika prawdopodobnie z obecności wspomnianego przeze mnie związku o nazwie Xanthohumol. Składnik ten powoduje uwalnianie kwasu gamma aminomasłowego, w skrócie GABA, czyli neuroprzekaźnika, który hamuje aktywność ośrodkowego układu nerwowego i w ten sposób zapewnia relaksację i odpoczynek. Od razu też dodam, że pozytywny wpływ piwa bezalkoholowego na sen został potwierdzony również w innym badaniu, którego uczestnikami były z kolei pielęgniarki pracujące zmianowo. Doświadczenie to polegało na spożywaniu 330 ml piwa bezalkoholowego dziennie przez 4 kolejne dni. Te 330 ml to nieco ponad jedna szklanka. Dodam, że w przypadku tego badania, piwo było spożywane podczas kolacji. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na dziennik. Myślę, że ciekawą informacją jest również to, że piwo bezalkoholowe sprawdzi się jako napój o dobrych właściwościach nawadniających. W jednym z przeprowadzonych badań jego autorzy zauważyli, że piłkarze, którzy spożywali wspomniane piwo przed treningiem, cechowali się lepszym poziomem nawodnienia w porównaniu do zawodników, którzy spożywali zwykłe piwo lub wodę. Taki efekt jest spowodowany tym, że piwo bezalkoholowe zawiera niewielką porcję węglowodanów i elektrolitów, które wpływają korzystnie na nawodnienie. Stąd jeśli chcemy się nawodnić, na przykład latem, to wybór piwa bezalkoholowego będzie o wiele lepszym wyborem niż piwa zawierającego alkohol. W kontekście właściwości zdrowotnych dość zaskakującą informacją jest też to, że piwo bezalkoholowe może chronić przed infekcjami ze strony górnych dróg oddechowych. A to m.in. za sprawą jego działania przeciwzapalnego. Naukowcy bowiem zauważyli, że biegacze, którzy spożywali piwo bezalkoholowe kilka tygodni przed i kilka tygodni po maratonie, cechowali się ponad trzykrotnie mniejszą zachorowalnością na infekcje górnych dróg oddechowych. Co prawda daleko mi do stwierdzenia, że piwo bezalkoholowe wzmacnia naszą odporność, to jednak przeprowadzone badania pokazują, że w pewien sposób może ono wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego. Na potrzeby opracowania tego filmu dotarłem też do badania z 2022 roku, które z kolei dowiodło, że piwo bezalkoholowe może korzystnie kształtować stan jelit. Naukowcy bowiem zauważyli, że spożywanie takiego piwa doprowadziło do zwiększenia różnorodności bakterii zamieszkujących jelita, co zostało uznane za pozytywny efekt. Poza tym na podstawie uzyskanych wyników autorzy badania zasugerowali, że piwo bezalkoholowe może mieć też pewien wpływ na zwiększenie szczelności jelit, co również jest ważnym aspektem w kontekście naszego zdrowia. Jeśli zaś sięgniemy do doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach oraz na liniach komórkowych, to okazuje się, że piwo bezalkoholowe za sprawą obecności ksantochumolu może wykazywać też pozytywny efekt na wątrobę. Dla przykładu, w 2015 roku ukazała się publikacja, w której jej autorzy napisali, że wspomniany Xanthohumol jest substancją, która może potencjalnie hamować rozwój niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Z kolei zespół naukowców z Hiszpanii wykazał, że Xanthohumol spowalnia zmiany starcze zachodzące we wspomnianym narządzie. W jeszcze innej zaś pracy naukowcy udowodnili, że Xanthohumol znajdujący się w piwie bezalkoholowym zmniejsza uszkodzenia wątroby wywołane substancjami toksycznymi. Wobec tego mogę powiedzieć, że piwo bezalkoholowe jest obiecującym produktem, jeśli chodzi o zapewnienie zdrowia wątroby. Mówię obiecującym, ponieważ, tak jak powiedziałem, dane, na które się powołuję, odnoszą się do doświadczeń na zwierzętach i liniach komórkowych, a nie do badań z udziałem ludzi. Skoro była mowa o pozytywnej stronie piwa bezalkoholowego, to teraz chciałbym jeszcze odnieść się do tego, czy jest ono bezpieczne dla każdego. Otóż przede wszystkim powinniśmy rozróżnić to, że tak jak już mówiłem, w sprzedaży możemy znaleźć piwo bezalkoholowe 0%, które nie ma wcale alkoholu, jak również piwo do 0,5% alkoholu, które de facto powinniśmy nazywać piwem niskoalkoholowym. Jeśli chodzi o piwo 0%, to tak naprawdę nie widzę tu żadnych przeciwwskazań do spożywania. W przypadku zaś piwa 0,5% nie powinny go spożywać przede wszystkim kobiety ciężarne i karmiące piersią. Ponadto uważam, że niezbyt dobrym rozwiązaniem jest, aby sięgały po nie osoby uzależnione od alkoholu. Chciałbym jeszcze zrobić krótką uwagę dla osób, które w ogóle nie piją alkoholu. Otóż, może się pojawić pytanie, czy dla takich osób piwo 0% jest odpowiednie, skoro może wykazywać pewne korzyści zdrowotne ze względu na zawarte w nim składniki. Otóż, uważam, że fakt ten nie powinien być zachętą do picia piwa 0 z dwóch powodów bo po pierwsze może stać się tak, że smak piwa zero przypadnie do gustu i na przykład pojawi się chęć spróbowania piwa alkoholowego, czyli takie piwo mogłoby zadziałać jako wyzwalacz, zwłaszcza w przypadku niepijących alkoholików. Takiego scenariusza nie można wykluczyć, a wiadome jest, że nie warto wkręcać się w alkohol. Na ekranie zamieściłem Państwu komentarz pod jednym z filmów na kanale o piwach, w którym osoba pisze właśnie, że piwo bezalkoholowe mogłoby zadziałać jako wyzwalacz i skusić do sięgnięcia po piwo tradycyjne. I nie jest to odosobniony komentarz. Wydaje się więc, że pomimo obecności korzystnych składników w piwie bezalkoholowym, to jednak warto mieć wzgląd na ryzyko czyhające po stronie, można powiedzieć, psychologicznej. Po drugie zaś, jeśli zależy nam na przykład na właściwościach przeciwutleniających jakimi charakteryzuje się piwo Zero, to pamiętajmy, że takie właściwości ma wiele innych prozdrowotnych napojów. I tu od razu powiem, że niedawno nagrałem film z rankingiem najzdrowszych napojów. Gdyby chcieli go Państwo obejrzeć, to odnośnik do tego filmu pojawił się teraz w prawym górnym rogu ekranu. W przypadku piwa bezalkoholowego chciałbym też wspomnieć o tym, że istnieje wiele produktów z tej kategorii, które możemy znaleźć w sklepie. I produkty te potrafią istotnie różnić się między sobą zawartością cukru. Dla przykładu sprawdzałem etykietę jednego z takich piw, to okazało się, że ma ono około 3 gramy cukru na 100 g. W rezultacie jedna półlitrowa butelka zawiera 15 gramów cukru, czyli 3 łyżeczki i wydaje się to być stosunkowo dużo. A dodam, że w sprzedaży znajdziemy też piwa bezalkoholowe, które mają zaledwie 1 gram cukru na 100 g, czyli trzykrotnie mniej od tego przed chwilą wspomnianego i jeśli zdecydujemy się na ten napój, to polecam produkt właśnie o jak najniższej zawartości cukru. Tutaj jeszcze krótko odniosę się do pewnego trendu, który można zauważyć, a który dotyczy coraz częstszego mówienia, że każda nawet minimalna ilość alkoholu jest szkodliwa dla zdrowia i dlatego najlepiej nie dostarczać alkoholu w ogóle. O ile rzeczywiście popieram to, żeby jak najbardziej minimalizować spożycie napojów alkoholowych, o tyle trzeba pamiętać, że alkohol w bardzo małych ilościach naturalnie występuje też w tradycyjnych produktach o potwierdzonych korzyściach zdrowotnych, takich np. jak kefir, kombucza, ocet jabłkowy czy nawet pieczywo na zakwasie. O tych produktach mówi się niemalże w samych superlatywach, a jeśli wspomina się o jakichkolwiek skutkach ubocznych, to nigdy w aspekcie zawartości minimalnych ilości alkoholu. I w kontekście tych faktów, wręcz ostrzeganie przed minimalnymi nawet ilościami alkoholu, wydaje mi się wpadaniem w szotyzm. Chętnie poczytam w komentarzach, jakie Państwo mają na ten temat zdanie. Teraz chciałbym przejść jeszcze na chwilę do wina bezalkoholowego. Również i ono jest produkowane z tych samych składników co wino tradycyjne, zaś sam przebieg produkcji, jeśli chodzi o etapy pozbywania się alkoholu, jest podobny do tego, o którym wspomniałem w kontekście piwa. Na obecną chwilę dysponujemy niestety bardzo ograniczoną liczbą badań dotyczących wpływu wina bezalkoholowego na zdrowie. Niemniej, na potrzeby przygotowania tego materiału udało mi się dotrzeć do kilku prac. Dla przykładu, badania przeprowadzone ponad 20 lat temu pokazały, że spożywanie czerwonego wina bezalkoholowego powoduje korzystny wzrost potencjału antyoksydacyjnego naszej krwi. Mówiąc w skrócie, za sprawą tego produktu nasze ciało jest wyposażone w skuteczne mechanizmy pozwalające zwalczać szkodliwe wolne rodniki, których nadmiar uszkadza nasze komórki, tkanki i narządy. Przy czym ważne jest podkreślenia to, że taki efekt dotyczy wina czerwonego. W przypadku białego wina bezalkoholowego nie odnotowano takiej skuteczności działania. Badacze nawet zauważyli, że aktywność białego wina była dwudziestokrotnie słabsza niż czerwonego. Jeśli chodzi jeszcze o właściwości przeciwutleniające, to w innym doświadczeniu jego autorzy zauważyli, że czerwone wino bezalkoholowe hamuje utlenianie cholesterolu krążącego we krwi, czyli wykazuje podobne działanie do piwa bezalkoholowego. Tu tylko przypomnę, że za sprawą tego działania wino bezalkoholowe może spowalniać rozwój blaszki miażdżycowej. Pozostając w temacie układu krążenia, chciałbym też dodać, że w 2012 roku ukazały się wyniki badania, które pokazały, że czerwone wino bezalkoholowe spowodowało redukcję zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. Zdaniem badaczy taki efekt wynika z tego, że wspomniane wino doprowadziło do wzrostu stężenia tlenku azotu w naczyniach krwionośnych, czyli substancji, która powodując rozkurcz tętnic, prowadzi właśnie do obniżenia ciśnienia krwi. Od siebie jeszcze dodam, że wspomniany tlenek azotu dostarcza też dodatkowych korzyści zdrowotnych. A mianowicie chroni nacznia krwionośne przed uszkodzeniami, działa przeciwzakrzepowo, a także zapobiega utlenianiu cholesterolu, co przekłada się na mniejsze ryzyko miażdżycy. W efekcie można powiedzieć, że czerwone wino bezalkoholowe jest sprzymierzeńcem naszego układu krążenia. Teraz jeszcze chciałbym na chwilę odnieść się do różnic między napojami zawierającymi alkohol, a piwem i winem bezalkoholowym, oczywiście w kontekście zdrowia. A dokładniej mówiąc, chciałbym krótko skomentować panujące przekonanie, że minimalne ilości alkoholu są korzystne w kontekście funkcjonowania układu krążenia. Rzeczywiście są prace naukowe, które potwierdzają taki efekt, jeśli chodzi o układ krążenia, natomiast trzeba tu zauważyć bardzo ważną rzecz. Mianowicie, w ostatnich latach pojawia się coraz więcej prac naukowych, które dowodzą, że te same niskie dawki alkoholu, które w niektórych aspektach są korzystne, jednocześnie wykazują szkodliwy wpływ na organizm, w tym m.in. na mózg. Dla przykładu, obszerna analiza badań z 2023 roku potwierdziła, że nawet niewielkie ilości alkoholu powodują spadek poziomu tzw. czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego. Osobom niezorientowanym w temacie powiem, że jest to substancja, która jest bardzo ważna dla sprawnego działania naszego mózgu. Jest ona odpowiedzialna m.in. za wzrost nowych neuronów, czyli komórek nerwowych, jak również za rozwój synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi. Dodam, że jest ona szczególnie ważna dla prawdowej pracy hipokampu, czyli regionu mózgu związanego z uczeniem się i zapamiętywaniem. Poza tym chroni ona neurony przed uszkodzeniem i przed wczesną śmiercią. W efekcie poprzez obniżenie jej stężenia alkohol w niewielkich dawkach może po prostu zaburzać pracę naszego mózgu. Stąd spożywany w małych ilościach wydaje się być dla nas mieczem obosiecznym. Z kolei, jak udowodniłem, wiele prac naukowych potwierdza, że piwo i wino w wersji bezalkoholowej również dostarczają kilku cennych właściwości zdrowotnych, które jednocześnie nie są okupione ryzykiem pojawienia się działań niepożądanych. Stąd, w mojej ocenie, jeśli już, to warto wybierać właśnie wersje bezalkoholowe. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, popularne napoje w wersji bezalkoholowej są dobrą alternatywą dla tradycyjnych napojów alkoholowych, nie tylko z uwagi na sam brak alkoholu, który nawet w niewielkich dawkach może być szkodliwy, ale również ze względu na kilka udowodnionych właściwości zdrowotnych, o których dziś wspomniałem. Korzystając zaś ze sposobności, zachęcam Państwa jeszcze do obejrzenia materiału, w którym przedstawiłem ranking najzdrowszych napojów, w którym zresztą znalazło się piwo bezalkoholowe. Jeśli chcieliby się Państwo z nim zapoznać, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.